Cześć, to ja Bubu. Ja wam pokażę, jak przenieść disk channel na Wii. Link będzie podany w linku, znaczy w opisie. Klikamy do wnot. Jak widzicie, że pobiera paczka Move Disk Channel. Teraz nic nie możecie. Musicie to wypakować na każdej pamięci. Jak widzicie, że to się nazywa typy V. I te wszystkie pliki są nam potrzebne. Patrzcie. Tego O nie możecie wypakować. Tego O, jak widzicie, zaznaczony, nie możecie go wypakować. No i teraz przechodzimy na konsolę. Jak widzicie, uruchamiamy. Ja joystickiem włączyłem nią. Klikamy oczywiście A. Jak widzicie, jeszcze się nie przeniosło. Nie potrzebujecie Homebrew Channel. Jest Mi Channel, to przeniesie ten Disk Channel. Jak widzicie, Disk Channel tutaj jak otwieramy. A tutaj Mi Channel, a to też będzie na odwrót. Że Disk Channel będzie tutaj, a Mi Channel będzie tutaj. Tak na odwrót. Po prostu jak chcecie gdzieś dalej, to możecie tutaj dać i tam się niesie ten Disk Channel. No i teraz. Na razie to trzeba pobrać Homebrew Channel. Ja mam coś ukryty, zaraz tutaj już musimy odpalić. Zaraz się wgra. Uruchomieniu klikamy w typy V. Też już poczęło. Jak widzicie. Po przeniesieniu konsola się wyłączyła. Jak widzicie. Tutaj. Niech się odpali. Klikamy A. Jak widzicie, że przyniosło Mi Channel jest na Disk Channel, a Disk Channel jest na Mi Channel.